Przybyli do Lubinia w Wielkopolsce w latach 70. XI wieku z opactwa świętego Jakuba w Leodium, obecnie Liège w Belgii. Osiedlili się tutaj na lubińskim wzgórzu i rozpoczęli budowę pierwszego kościoła. Od tamtego czasu minęło już 950 lat. Mimo że trudno ustalić jednoznacznie konkretną datę powołania do istnienia tej fundacji klasztornej, to jednak nie sposób przejść obojętnie wobec faktu, że rok 2020 wyznacza nam jubileuszowy czas dziękczynienia. Po ponad 9 stuleciach istnienia, z bogatą historią tego miejsca i osób, ogrom naszej wdzięczności i dziękczynienia kierujemy ku Panu Bogu za wszystko, co zdziałał tutaj poprzez swoje sługi dla dobra Kościoła, pojedynczych osób, tych bliżej i dalej związanych z tym miejscem, dla wielkopolskiej ziemi, dla naszej Ojczyzny. Nasze dziękczynienie zanosimy pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z ojcem opatem prezesem benedyktyńskiej kongregacji Zwiastowania, naszym bratem Maksymilianem Nawarą, których bardzo serdecznie witam. W sposób szczególny witam księży Filipinów z kongregacji gostyńskiej, z którymi od wielu wieków łączy nas braterska Filadelfia, a którzy przybyli wraz z księdzem Mirosławem Praskiem, prokuratorem Polskiej Federacji Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri. Cieszy nas obecność współbraci w życiu konsekrowanym, braci Serca Jezusowego z generałem bratem Franciszkiem Radzaj, franciszkanów z ojcem prowincjałem Bernardem Marciniakiem. Witamy przedstawicieli duchowieństwa poznańskiego, księży dekanatu krzywińskiego oraz proboszczów z Wąbrzeźna, Smolic i Górki Duchownej.
Witam naszych drogich oblatów benedyktyńskich z całej Polski, dobrodziejów i przyjaciół opactwa. Witam również przedstawicieli administracji rządowej, władz samorządowych województwa wielkopolskiego, powiatu kościańskiego oraz burmistrzów Grodziska Wielkopolskiego i Krzywinia. Jeszcze w czasie trwania zeszłorocznych remontów i zmiany centralnego ogrzewania zastanawialiśmy się we wspólnocie, jak podjąć ten znaczący jubileusz 950-lecia. Jak wyrazić naszą wdzięczność Bogu i Wam za wszelkie dobro. Jak uczcić pamięć tych wszystkich, którzy byli tu przed nami. Oczywiście wiele uroczystości można by zorganizować, ale też zagubić się w niekończących się obchodach, a w konsekwencji rozminąć się z tym, co najbardziej istotne. Dla kogo to robimy i po co? Zdecydowaliśmy po zakończonych już remontach zewnętrznej oprawy naszego życia, murów i budynków, ten rok poświęcić na odnowę wewnętrzną wspólnotę, włączając w to także tych wszystkich, którzy w taki czy inny sposób dzielą nasze życie. Pandemia COVID-19, zamknięcie z tym związane i wciąż obowiązujące środki ostrożności niejako potwierdziły naszą decyzję. Prosimy Was wszystkich o szczególną modlitwę za nas w tym roku jubileuszowym. Niech Pan nas przemienia i kształtuje tak, jak chce. W ciągu tego roku jeszcze kilka razy spotkamy się na wspólnych uroczystościach, ale zasadniczo nasz jubileusz będzie biblijnym błaganiem o przebaczenie, nawróceniem i dziękczynieniem, darowaniem win i przemianą, aby zgodnie z naszą benedyktyńską dewizą we wszystkim Bóg był uwielbiony. Intencje dzisiejszej Eucharystii ksiądz arcybiskup w intencji oblatów i dobrodziejów opactwa w Lubiniu, ojciec opat prezes o powołania do klasztoru w Lubiniu od matek różańcowych z Lubinia, ojciec proboszcz za świętej pamięci Annę Kozica w 16. rocznicę śmierci. Spowiadam się. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu, ludziom dobrych woli. Błagajcie, błogosławicie, wielbicie, wysławiacie, dzięki Ci sławy, odwiedzaj sława Twoja. Thank you.
Ustanowiłeś świętego Benedykta Opata znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie. Spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przekazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Przysłów. Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania, ku mądrości nachwylisz swe ucho, ku roztropności swe serce. Jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę. Jeśli szukasz jej, poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości. Z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność. Dla prawych On chowa swą pomoc. Jest tarczą dla żyjących uczciwie. On strzeże ścieżek prawości. Ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość i rzetelność. Każdą dobrą ścieżkę. Oto Słowo Boże. O wieczne czasy będę chwalił Pana. Błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni, niech się weselą. O wieczne czasy będę chwalił Pana. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Spójrzcie na Niego, rozpromienicie się radością, oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. O wieczne czasy będę chwalił Pana. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię. Będę was uczył bojaźni pańskiej. O wieczne czasy będę chwalił Pana. Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa. Od zła się odwróć, czyń co dobre, szukaj pokoju i dąż do niego. O wieczne czasy, będę chwalił Pana. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Porzuci wszystko dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Oto słowo Pańskie. Alleluja, 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 alleluja. Umiłowani bracia i siostry, czciciele świętego Benedykta. Z wielką radością przeżywamy dzisiaj jubileusz 950-lecia istnienia benedyktyńskiego opactwa w Lubinie. Jest to ono tylko około 100 lat młodsze od daty chrztu Mieszka I. Ileż to ludzkich pokoleń przeminęło w tych 950 latach? Ile wojen i katastrof przeszło przez naszą ojczyznę? Ile ludzkich instytucji powstało i upadło? A tymczasem opactwo lubińskie, chociaż z przerwami, nadal trwa. Skąd się bierze
ta niezwykła, jak na ludzkie stosunki, trwałość. Starając się odpowiedzieć na to pytanie w świetle dzisiejszych czytań, warto rozważyć cztery kwestie, a mianowicie mądrość prawa Mojżesza, mądrość Chrystusa, mądrość świętego Benedykta i mądrość lubińskich benedyktynów. Najpierw pierwsza odpowiedź to jest droga mądrości prawa Mojżesza. Pierwszą odpowiedzią na pytanie o sposób, w jaki możemy osiągnąć trwałość naszego życia i naszych dzieł, daje nam usłyszany dzisiaj fragment Księgi Przysłów. Jego autor uczy nas o dwóch sposobach życia człowieka, a mianowicie o drodze mądrych i drodze głupich. Pierwsza z tych dróg polega na budowaniu własnego ludzkiego życia w świetle słowa mądrości Bożej. A chociaż Księga Przysłów nie utożsamia tak wyraźnie mądrości z prawem Mojżesza, jak to czynią na przykład Księga Syracha czy Księga Barucha, to jednak również dla niej istotą wspomnianej mądrości jest prawo Mojżesza. Kto gardzi prawem, chwali grzesznika, kto strzeże prawa, jest jemu przeciwny. Mądrość prawa Mojżesza jest tutaj traktowana jako źródło życia, droga życia, drzewo życia, samo życie. Jej początkiem, szkołą i pełnią jest bojaźń Pańska, czyli zachowanie Bożych przykazań. To ona, mądrość prawa, zapewnia człowiekowi pomyślność i długie życie. Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył rozwagi, bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto. Zdobycie jej lepsze od pereł, nierówne jej żadne klejnoty. W prawicy swej trzyma ona dni długie, w lewicy bogactwo i pomyślność. Jej drogi drogami miłymi ku szczęściu wiodą wszystkie jej ścieżki. Dlatego co strzeże jej, drzewem jest życia, a kto się jej trzyma, szczęśliwy. W tym sensie człowiek mądry, wyposażony w wolną wolę, czyni to, co się Bogu podoba, a unika tego, co się Bogu nie podoba. Wszyscy, którzy trzymać się będą tej mądrości prawa żyć, będą, a ich dzieła, chociaż poddane wstrząsom i wichrom dziejowym, będą długowieczne. Natomiast głupcy, odrzucając mądrość prawa, skazują siebie i swoje dzieła na rychły koniec. Tą mądrością jest księga przykazań Boga i prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą, którzy je zaniedbują, pomrą. I tyle wystarczy o pierwszej mądrości, czyli o mądrości prawa. Druga jest mądrością Chrystusa. Drugą odpowiedź na pytanie, jak żyć mądrze i zapewnić trwałość naszym dziełom, daje nam Ewangelia świętego Mateusza. Tym razem nie mówi ona o budowaniu domu, jakim jest nasze życie, w oparciu o mądrość prawa Mojżesza i Bożych przykazań, ale na budowaniu własnego życia na osobie Jezusa Chrystusa, cierpiącego i zmartwychwstałego. Idzie o budowanie na skalę, jaką jest Chrystus. Tylko budowanie na Chrystusie i z Chrystusem daje pewność, że dom, jakim jest nasze życie, nie runie pod naporem przeciwności dziejowych. Jezus mówi, każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę.
Budować na Chrystusie i z Chrystusem znaczy budować na kimś, kto z wysokości krzyża wyciąga swoje ramiona i powtarza do nas: kocham Cię, człowieku, i dlatego oddaję moje życie za Ciebie. Budowanie na Chrystusie znaczy opieranie wszystkich naszych pragnień, tęsknot i marzeń, ambicji i planów na Jego woli. To powiedzenie sobie, swojej rodzinie, przyjaciołom i całemu światu, a nade wszystko samemu Chrystusowi: Panie, nie chcę w życiu robić nic przeciwko Tobie, bo tylko Ty wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Ty masz słowa życia wiecznego. Budować na skalę to mieć świadomość, że w Twoim życiu mogą pojawiać się przeciwności. Chrystus mówi: spadł deszcz, wyzbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. Te naturalne zjawiska są nie tylko obrazem różnorakich przeciwności ludzkiego losu, ale także wskazują na ich normalną przewidywalność. Chrystus nie obiecuje wcale, że na budowany dom naszego życia nie spadnie ulewny deszcz. Nie obiecuje, że wzburzona fala ominie to, co jest dla nas najdroższe. Nie obiecuje też, że gwałtowne wichry oszczędzą to, co budowaliśmy nieraz kosztem wielkich wyrzeczeń. Chrystus jest w pełni świadom tego wszystkiego, co może zburzyć trwałe szczęście człowieka. Budować swoje życie na skalę to znaczy budować mądrze. Budować swoje życie na piasku jest głupotą. Może i łatwiej jest postawić swoje życie na ruchomych piaskach własnej wizji świata. Może łatwiej zbudować bez oparcia na mądrości Chrystusa, a czasem i wbrew Jego słowu. Ale kto buduje w ten sposób, ten nie jest mądry, bo wmawia sobie i innym, że w jego życiu nie rozpęta się żadna burza, a w jego dom nie uderzą żadne fale. Być mądrym to zdawać sobie sprawę z tego, że trwałość domu naszego życia zależy od jakości fundamentu. Tak uczył papież Benedykt na krakowskich płoniach. Trzecia kwestia to jest mądrość świętego Benedykta, który wzniósł swoje życie na skalę mądrości Chrystusa. Papież święty Grzegorz Wielki w prologu do drugiej księgi Dialogów tak o nim pisze: był mąż z łaski Bożej i z imienia błogosławiony, to znaczy Benedyktus, którego życie przepełniała świętość. Od dzieciństwa miał serce dojrzałe i wyrastające daleko ponad swój wiek. Cnotami nie zaprzedał swojej duszy żadnej rozkoszy, a chociaż żyjąc jeszcze na ziemi, mógł przez czas pewien swobodnie korzystać ze świata, zgardził nim i jego kwiatami, jakby już wszystkie uwiędły. W ten sposób rozpoczynają się opowiadania Grzegorza Wielkiego o życiu i dziełach świętego Benedykta, który na Chrystusie osadził nie tylko swoje życie, ale nauczył tej umiejętności swoich uczniów, wywierając tym samym zasadniczy wpływ na rozwój cywilizacji i kultury europejskiej. Żył on w niezwykle trudnej epoce, gdy na przełomie V i VI wieku kontynentem europejskim wstrząsnął wielki kryzys wartości i instytucji spowodowany upadkiem Cesarstwa Rzymskiego, najazdem ludów barbarzyńskich i upadkiem obyczajów. W tej dramatycznej sytuacji święty Benedykt stał się świetlistą gwiazdą, ukazującą drogę wyjścia z mrocznej nocy dziejów. Narodził się on około 480 roku po Chrystusie. Zamożni rodzice posłali go do Rzymu, aby tam studiował sztuki wyzwolone, lecz on nie zatrzymał się długo w wiecznym mieście.
Młodemu Benedyktowi nie podobał się styl życia jego towarzyszy studiów, żyjących w sposób rozwiązły. Nie chciał popełniać tych samych, co oni, błędów, pragnął bowiem podobać się tylko Bogu. Soli Deo placere desiderans. Odszedł zatem z Rzymu pełen wiedzy, choć bez wykształcenia. Nieuczony, lecz wiedziony przez mądrość. Najpierw został eremitą w Subiaku. Żyjąc tam przez 3 lata w całkowitej samotności, dojrzewał duchowo. W jednej ze skalnych jaskiń Subiaku zmagał się z 3 podstawowymi pokusami, jakie czyhają na każdego człowieka. Z pokusą postawienia samego siebie w centrum, z pokusą zmysłowości i wreszcie z pokusą gniewu i zemsty. Był przekonany, że dopiero po przezwyciężeniu tych podstawowych pokus będzie mógł innym głosić Słowo Boże, które będzie przydatne w ich potrzebach. Dopiero gdy w pełni zapanował nad popędami własnego ja, osiągnął pokój duszy i dzięki temu mógł zaprowadzić pokój wokół siebie, przekonany o tym, że należy ze spokojem znosić współżycie także z ludźmi złymi, tam, gdzie nie brak ludzi dobrych. Papież Grzegorz Wielki, opisując życie świętego Benedykta, zanurzony w modlitwie, bez której nie ma doświadczenia Boga, zauważył, że duchowość Benedykta nie sprowadzała się do życia wewnętrznego, oderwanego od rzeczywistości. Pośród niepokojów i zamętu panującego w tamtej epoce, święty żył pod okiem Boga i właśnie dlatego nigdy nie tracił z pola widzenia powinności życia codziennego oraz człowieka z jego konkretnymi potrzebami. W przeciwieństwie do łatwej i tak często dzisiaj zachwalanej egocentrycznej samorealizacji, pierwszym i nieodwołalnym zadaniem każdego ucznia uważał jest szczere szukanie Boga na drodze wytyczonej przez pokornego i posłusznego Chrystusa, nad którego miłość nie można niczego przedkładać. Służąc w ten sposób drugiemu człowiekowi, uczeń świętego Benedykta stanie się gwarantem pokoju. Święty określa swoją regułę wyróżniającą się jasnością sądów i przejrzystością sformułowań jako minimum wyznaczone na początek. W rzeczywistości jednak zawiera ona pożyteczne wskazówki nie tylko na początek, nie tylko dla mnichów, ale również dla wszystkich ludzi poszukujących przewodnika na drodze do Boga. Ze względu na swoje umiarkowanie, humanizm i trzeźwe rozróżnianie w życiu duchowym rzeczy istotnych od drugorzędnych, reguła zachowała swoją moc rozjaśniającą mroki każdych czasów. Świat ukazał się jego oczom w jednym promieniu. Nie znaczy to wcale, że skurczyły się niebo i ziemia, ale że rozszerzyła się dusza patrzącego. Dzieło tego świętego, a w szczególności jego reguła, zrodziły prawdziwy i ożywczy ferment duchowy, który sięgając poza granice jego ojczyzny, jego czasów, odmienił oblicze Europy i po zburzeniu jedności politycznej utworzonej przez Cesarstwo Rzymskie doprowadził do powstania nowej jedności duchowej kontynentu. Doprowadził do wspólnoty chrześcijańskiej wiary, która połączyła narody kontynentu. Patron dnia dzisiejszego zdobył tę mądrość, dzięki której stworzył program, jakim Europa żyła ponad 1000 lat, a którego brak
zaczynamy dzisiaj bardzo dotkliwie odczuwać. Niewątpliwie dla stworzenia nowej i trwałej jedności Europy potrzebne są dzisiaj narzędzia polityczne, ekonomiczne i prawne, ale potrzebna jest przede wszystkim odnowa duchowa i etyczna, sięgająca chrześcijańskich korzeni europejskiego kontynentu. W przeciwnym razie odbudowanie Europy będzie budowaniem na piasku, bez życiodajnych soków mądrości Chrystusa człowiekowi wciąż grozi niebezpieczeństwo, że ulegnie starej pokusie zbawienia się własnymi siłami. Między innymi dlatego, zabiegając o prawdziwy postęp, potrzebujemy także dzisiaj szanować regułę świętego Benedykta, upatrując w niej światła na drogach naszego życia. Niech ten wielki święty pozostanie dla nas prawdziwym mistrzem, którego szkole możemy się nauczyć prawdziwego humanizmu. I wreszcie czwarta i ostatnia mądrość to mądrość lubińskich benedyktynów. Jest ona oparta najpierw na mądrości Chrystusa, ale także na mądrości własnego założyciela, świętego Benedykta. Najpierw wypada nam zauważyć, że Polska od ponad tysiąca już lat cieszy się tym duchowym światłem mądrości Chrystusa przyniesionym przez uczniów świętego Benedykta, którzy dotarli do naszej ojczyzny już w X wieku. Oni pierwsi przybyli razem z czeską księżniczką Dobrawą, aby tworzyć podstawy państwa i kościoła. Za panowania Chrobrego funkcjonowały już pierwsze klasztory benedyktynów w Poznaniu, Międzyrzeczu, Łęczycy, a niewykluczona jest również ich obecność w Krakowie i być może także we Wrocławiu. Benedyktynem był prawdopodobnie Jordan, pierwszy biskup na polskich ziemiach. Benedyktynem był święty Wojciech, pięciu polskich braci męczenników i święty Andrzej Świerat. Druga fala benedyktynów napłynęła do Polski za czasów Kazimierza Odnowiciela po 1039 roku. Do ich przybycia przysłużyła się wielce królowa Rycheza, matka Odnowiciela. Z czasem przyczynili się oni do rozwoju rolnictwa, ogrodnictwa, rzemiosła artystycznego. We wczesnym średniowieczu stanowili elitę umysłową Europy Zachodniej. W prowadzonych przez siebie szkołach, bibliotekach, skryptoriach klasztornych ocalili większość dorobku starożytności. Odegrali wielką rolę w dziejach architektury i muzyki, a także szpitalnictwa. Po śmierci Odnowiciela reorganizację Kościoła kontynuował energicznie jego syn, król Bolesław II Śmiały. On to odbudował Gniezno, wskrzesił metropolię gnieźnieńską i utworzył nowe biskupstwa. Zabiegał o wzmocnienie każdego biskupstwa opactwem benedyktyńskim. I tak nieopodal Gniezna pojawiło się opactwo mogileńskie, opodal Poznania lubińskie, a obok Krakowa tynieckie. Ponadto nad brzegami Wisły stanęło opactwa w Sieciechowie i w Płocku. Do samego Lubinia benedyktyni zostali sprowadzeni z opactwa pod wezwaniem świętego Jakuba w Lierz około 1070 roku. Czystego czy ze świętego Wawrzyńca w Lierz, czyli w Leodium, trudno powiedzieć. Mieli oni wspierać władców nowo powstającego państwa w trudnym procesie organizacji jego struktur. Zakonnicy znający łacinę w mowie i w piśmie byli niezbędni przy tworzeniu książęcych kancelarii. Zakładane opactwa były nie tylko miejscem wsparcia władzy państwowej, ale przede wszystkim centrami życia kulturowego i duchowego. Lubińskie, gdyż w tej części Wielkopolski chrześcijaństwo było słabo zakorzenione.
Wtedy to rozpoczęto w Lubiniu budowę wielkiej trójnawowej romańskiej świątyni o szerokości 34 metrów i długości ponad 50, która w swoich założeniach miała być największym XI-wiecznym kościołem na ziemiach polskich. Prawdopodobnie z tego powodu, z powodu wygnania z kraju Bolesława Śmiałego w 1079 oraz najazdu Pomorzan na tę ziemię za panowania księcia Władysława Hermana, jej budowa nie została ukończona, a opactwo lubińskie pod koniec XI wieku spłonęło. Dalej odnowił je Bolesław Krzywousty w pierwszej połowie II wieku, XII wieku, czyli w latach 1137-38. Tym razem dobroczyńcą zakonu był Skarbimir z rodu Awdańców, niemieckiego rodu. Prawdopodobnie sprowadził on ponownie do Lubinia benedyktynów z Leodium. Tym razem jednak zabudowania klasztoru miały już charakter obronny i były jednym z najwcześniejszych przykładów twierdzy kamiennej na ziemiach polskich. Przy wykorzystaniu wcześniejszych materiałów wybudowano wówczas nowy, znacznie mniejszy, jednonawowy kościół romański o wymiarach 17x30 metrów, który został konsekrowany w 1145. Przy kościele powstał klasztor, gdzie przewidziano miejsce na skryptorium i bibliotekę, a mnisi lubińscy pisali tam roczniki, zapisując ważniejsze wydarzenia oraz księgi zmarłych, za których należało się modlić, i księgę bracką, gdzie wpisywano dobrodziejów klasztoru. Annales Lublinensis, czyli roczniki lubińskie, opisujące wydarzenia z lat 1142 do 1274, wspominały, że klasztor ten liczył wówczas 8 kapłanów, 3 diakonów, 9 subdiakonów i 12 braci konwersów, razem 34 osoby. Być może w lubińskim skryptorium pracował Gal Anonim, który przybył na dwór Bolesława Krzywoustego, aby spisywać pierwszą polską kronikę, czyli Chronice et gesta ducorum sive principum polonorum. Warto też wspomnieć o benedyktynie Macieju z Lubinia, który będąc notariuszem księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego, we własnoręcznym sporządzonym dokumencie z dnia 15 czerwca 1257 roku po raz pierwszy użył nazwy Polonia Major, czyli Starsza Polska. W drugiej połowie XII wieku opactwo spełniało funkcję klasztoru domowego dla wielkopolskiej linii Piastów, gdzie nierzadko książęta spędzali święta. Opaci lubińscy posługiwali jako kapelani rodziny książęcej, a mnisi otaczali modlitwą nie tylko Piastów wielkopolskich, ale także śląskich z Henrykiem I Brodatym i jego małżonką świętą Jadwigą. Cały czas klasztor związany był mocno zarówno z dynastią Piastów, jak i z rodem Awdańców, stając się też miejscem ich pochówku. W Lubiniu zostali pochowani Bolesław Mieszkowic, Władysław III Laskonogi oraz prawdopodobnie wnuk Mieszka III Starego, Władysław Odonic. Podczas swoich dziejów klasztor był wielokrotnie łupiony i niszczony, bo ludzi zwykł zawsze razi życie szlachetne. Według ustnych przekładów z 1241 roku Lubin zniszczyli Tatarzy. W roku 1383 klasztor padł ofiarą walki między Nałęczami a Grzymalitami. W 1627 został ograbiony przez jedną z band, które dotarły tutaj ze Śląska podczas wojny 30-letniej. W czasie potopu szwedzkiego zaś
opactwo zostało spustoszone przez Szwedów. Od początku swojego istnienia benedyktyni czynnie włączali się w życie okolicy. W XVI wieku byli znani z działalności oświatowej. Oprócz szkoły średniej w samym klasztorze prowadzili także parafialne szkoły elementarne w Jeżowie, Chojnacie, Gostyniu Starym i Kiszewie oraz w 7 parafiach, nad którymi sprawowali prawo patronatu, to jest Lubiniu, Dalewie, Siemowie, Krzywiniu, Górce Duchownej, Ponieściu i Święciochowie. Opat kiszewski założył w opactwie szkołę dla uzdolnionych muzycznie chłopców, którym na czele postawił Francuza Piotra Lamberta, którego sprowadził z Italii. Udział opatów lubińskich na polu oświaty polegał też na dbaniu o dobry poziom wykształcenia samych zakonników. Tutejsi benedyktyni utrzymywali też szpitale w Lubiniu, Gostyniu i Krzywiniu. Po drugim rozbiorze Polski w 1793, kiedy Lubin znalazł się w granicach Prus, władze pruskie stopniowo ograniczały samodzielność klasztoru, domagając się na przykład zgody władz na przyjmowanie zakonników do nowicjatu. Ostatecznie kasata nastąpiła w 1836. Rok wcześniej władze pruskie przejęły majątek, bibliotekę klasztorną, archiwum i pieczęcie klasztoru. Kościół klasztorny stał się kościołem parafialnym, administrowanym przez księży diecezjalnych. Benedyktyni wrócili do Lubinia dopiero w 1923. Pierwszym przeorem został wówczas Czech, Linusz Prochaska. W czasie II wojny światowej w zabudowaniach klasztoru umieszczono obóz przejściowy dla księży zakonnych i diecezjalnych z Wielkopolski. 150 z nich wywieziono stąd do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie duża część z nich zginęła. W latach 1941-1944 istniał tutaj dom starców dla Polaków, a od 1944 ośrodek szkoleniowy dla Hitlerjugend. Benedyktyni powrócili do Lubinia po wyzwoleniu dnia 24 stycznia 1945 roku. A dzisiaj opatrzność pozwala nam obchodzić 950-lecie fundacji tutejszej. Mądrość kolejnych pokoleń benedyktyńskich, które żyły i umierały w tym opactwie, polegała na tym, że wszystkie one w mniejszym albo większym stopniu nauczyły się budowania swojego życia na skalę, zapewniając tym samym trwałość dziełu świętego Benedykta w tym miejscu. Na koniec, gdy upadało rzymskie imperium, wspólnota Kościoła przetrwała i rozkwitła dzięki regule świętego Benedykta, która to reguła uratowała łacińską kulturę w klasztornych enklawach, jakie swoją siecią oplotły wtedy całą Europę. Klasztory zastąpiły biblioteki i szkoły, wyręczając po części dawne rzymskie państwo w jego obowiązkach. Niech także w naszych czasach reguła świętego Benedykta stanie się lekarstwem dla zagrożonej europejskiej kultury. Niech uczy nas życia w szlachetnym rytmie wyznaczonym przez naprzemienną modlitwę i pracę. Tak więc Najświętszej Trójcy niech będzie podzięka za Benedykta i jego naukę. Niech Europa swą jedność odnajdzie przez wiarę w Boga. Amen. Wierzę w jednego Boga, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego,
oddając cześć świętemu Benedyktowi, prośmy Boga o łaski dla Kościoła i świata. Módlmy się za Kościół Święty, za jego pasterzy, za naszego papieża Franciszka, obecnego wśród nas, naszego arcybiskupa Stanisława, aby Pan Bóg strzegł i oczyszczał swoją winnicę. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasz klasztor i za wszystkie klasztory benedyktyńskie, aby nigdy nie zamilkły usta wielbiące Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za Europę, o jedność. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych dobrodziejów, aby Pan wynagrodził im wyświadczone dla nas dobro. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci ojca Karola, Annę i wszystkich naszych bliskich zmarłych, aby Bóg przyjął ich do swojego domu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy życie nasze budowali na Chrystusie jak na skalę. Ciebie prosimy. Boże, który od wieków uświęcasz swój Kościół, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy i daj nam świętych przewodników. Przez Chrystusa, Pana naszego. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary złożone ku czci świętego Benedykta i spraw, abyśmy za jego przykładem, szukając Ciebie, cieszyli się w Twojej służbie darami jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ty oświeciłeś wielkim światłem Jego łaski świętego Benedykta, który niczego nie przedkładał nad miłość Chrystusa. I razem ze swoimi uczniami oddał się na służbę prawdzie Twemu Królowi. Ty wybrałeś Benedykta jaśniejącego cudami i świętością na mistrza monastycznego życia, aby nauczył ludzi szczerze szukać Ciebie i Twojego Królestwa przez gorliwość w modlitwie i pełnienie dobrych uczynków. Dlatego z radością wysławiamy Twoje hojne dary i zjednoczeni z chórami aniołów i świętych śpiewamy hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępuje. Święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże,
uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, świętym Ojcem Benedyktem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, obecnego wśród nas naszego arcybiskupa Stanisława, jego biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módl
módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbawaj swego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z nami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Prosimy, aby osoby pragnące przyjąć Komunię Świętą na rękę przystąpiły w pierwszej kolejności. Przez nami jesteś, posłuchaj.
W tym sakramencie otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego. Pokornie Cię prosimy, abyśmy posłuszni wskazaniom świętego Benedykta wiernie służyli Tobie w modlitwie i gorąco miłowali braci. Przez Chrystusa Pana naszego. Teraz nastąpi obrzęd zapalenia świecy jubileuszowej. Wyśpiewajmy teraz hymn Tedeum, Ciebie Boga wychwalamy, jako dziękczynienie za 950 lat opactwa w Lubiniu. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała.
Zgodnie z lubińską tradycją odmówimy teraz modlitwę o pokój na świecie za wstawiennictwem świętego Benedykta. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzkich jest niewyczerpane. Twojej woli jest nasz pokój. Błagamy się w imieniu wszystkich Twoich dzieci, wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie wśród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie możemy żyć w pokoju. Pomóż nam, Panie, nie poddawać się ambicji i pysze, które chcą dominować i podbijać. Pomóż nam zapanować nad orężem, które grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, a nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, a nie dla zguby. O Boże, miłujący człowieka, rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas, jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju, bo Twoja jest moc, cześć i chwała na wieki wieków. Święty Benedykcie, mężu błogosławiony i mężu pokoju, wstawiaj się za nami, aby wspólnoty, które tworzymy i w których żyjemy, rodzinne, zakonne i społeczne, były wspólnotami pokoju i miłości, aby nikt nie czuł się w nich samotny, opuszczony czy poniżony. Nie każdy z nas umocniony przez Ducha Świętego będzie tym, który służy i przyjmuje drugiego jak samego Chrystusa. Niech w naszych wspólnotach chęć postawienia na swoim, podział i niezgoda, które są drogami świata, napotkają na moc miłości Boga Ojca, która je przemieni w jedność, pojednanie i zgodę. Niech piękno Bożego życia wypełni nasze wspólnoty i serca wszystkich, których Bóg postawi na naszej drodze. Niech każdy z nas, przygnieciony ciężarem ludzkich trosk i słabości, znajdzie w nich pokój, dziękując Bogu za wspaniałość ludzkiego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. W dniu wczorajszym nasza wspólnota otrzymała list od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Zważywszy na ciszę wyborczą, obecność głowy państwa na dzisiejszej uroczystości, jak również publiczne odczytanie listu jest niemożliwe. Z treścią listu można zapoznać się na stronie naszego opactwa. Proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pana Jana Dziedziczaka. Wielce czcigodny księże arcybiskupie, bracie przeorze, godni kapłani, wspólnoto benedyktyńska, wielce szanowne władze samorządowe, szanowni państwo. Jestem bardzo wzruszony mogąc w imieniu polskiego rządu powiedzieć za te 950 lat służby Bogu i Ojczyźnie dziękuję. Mam zaszczyt mówić to w imieniu premiera polskiego rządu, który w minionym tygodniu był w Lubiniu, wspólnie z bratem przeorem modlił się przy grobie ojca Karola. Historia benedyktyńskiego opactwa zrobiła na polskim premierze ogromne wrażenie. Wszak jesteśmy w najstarszym klasztorze na ziemiach Rzeczypospolitej, który nadal
działa i istnieje. Nie jest przypadkiem, że 11 lat temu ten klasztor, to wielkie dziedzictwo zostało decyzją prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego uznane za pomnik historii Rzeczpospolitej. Jeden z nielicznych pomników historii, który wskazuje, że tu jest Polska i tu jest Europa. Kiedy myślimy o dziedzictwie Polski, kiedy myślimy o dziedzictwie Europy, myślimy właśnie o takim miejscu jak opactwo benedyktyńskie w Lubinie. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę o zabranie głosu wicewojewodę wielkopolskiego, panią Anetę Niestrawską. Ekscelencjo arcybiskupie, czcigodni kapłani, panie ministrze, panie marszałku, wielce szanowni państwo zgromadzeni na tej przepięknej uroczystości. Dziś mam zaszczyt i przyjemność reprezentować wojewodę wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, który bardzo chciał być z nami, niestety inne obowiązki mu na to nie pozwoliły, ale bardzo serdecznie pozdrawiam od pana wojewody i mam dla państwa szczególnie ciepłe, skierowane słowa, które pozwolę sobie odczytać właśnie w jego imieniu. Czcigodny przeorze, bracie Izaku Kapała, opactwo benedyktynów w Lubinu. Proszę o przyjęcie podziękowań za zaproszenie do udziału w uroczystościach z okazji 950-lecia Fundacji Opactwa Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubinie. To ważny dzień dla całej wspólnoty Kościoła, ale też dla mieszkańców Wielkopolski i powiatu kościańskiego, z którym benedyktyni są szczególnie związani. Dzisiejsze święto to symboliczne podsumowanie obecności w wielkopolskiej ziemi kolejnych pokoleń braci, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na wezwanie świętego Benedykta i pójść ścieżką służby Bogu i ludziom. Opactwo od czasu powstania było znaczącym ośrodkiem kultury, edukacji i działalności duszpasterskiej. Zaś dzieje lubińskich benedyktynów to historia ludzi, którzy w myśl dewizy módl się i pracuj zawsze czynnie włączali się w życie otaczającej ich wspólnoty. Święty Jan Paweł II, mówiąc o świętości, zwracał uwagę, że jest ona darem i zadaniem powierzonym wszystkim członkom Kościoła w każdej epoce. Jest darem i zadaniem dla świeckich tak samo jak dla zakonników i kapłanów. W sferze prywatnej, tak jak w działalności publicznej, w życiu zarówno jednostek, jak i rodzin i wspólnot. Realizującym tę wymagającą misję pełnego oddania bliźnim i Bogu, lubińskim benedyktynom życzę zdrowia, sił do pracy oraz satysfakcji z działania wokół wspaniałej idei głoszenia dobra. Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Proszę o zabranie głosu wicemarszałka województwa wielkopolskiego, pana Wojciecha Jankowiaka. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, czcigodny ojcze opacie, prezesie kongregacji zwiastowania, czcigodny bracie przeorze Izaaku, panie ministrze, pani wojewodo, panie starosto, panowie burmistrzowie, wielce szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystości.
Przemierzając wielkopolską ziemię, nieodparcie towarzyszy nam świadomość, że mamy właśnie oto przed oczami tysiącletnią historię w wielu miejscach naszej ziemi. Wszak tu rodziła się polska państwowość, wszak tu przed 1050 laty Mieszko I, a potem cały naród przyjął chrzest. Tym ważnym, tysiącletnim bez mała miejscem jest również i to wzgórze lubińskie, gdzie przed 950 laty zadomowili się mnisi spod znaku Benedykta. I od tego momentu przez 900 z górą lat z tego miejsca płynęła modlitwa, ale płynęła również mądrość, wiedza i praca. Ora et labora. Ale również ordo et pax. Przez te 900 lat przeminęły pokolenia. Trudno wspominać wszystkich, bo o wielu z nich zapomniały nawet i mroki historii. Ale cały ten dorobek, ta praca w dziedzinie kultury, w dziedzinie edukacji, nauki, ale i rolnictwa służyła dobrze temu regionowi i spowodowała, śmiem twierdzić, że dziś Wielkopolska, mogąc poszczycić się tym, iż jest przodującym regionem na mapie naszego kraju, na mapie Europy, zawdzięcza to w dużej mierze właśnie pracy pokoleń takich centrów, takich ośrodków jak klasztor w Lubinie. Ale nie mogę nie wspomnieć przynajmniej o niektórych, a mam na myśli przede wszystkim ojca Bernarda z Wąbrzeźna. Wywodząc swoje korzenie pochodzenia z grodziskiej ziemi, wiem, że ten młody zakonnik uratował mieszkańców grodziska, dając im życiodajną wodę. Wodę nie tylko do produkcji piwa grodziskiego, ale do życia. Czy to legenda, czy nie legenda, ale ten zakonnik zmarł w nimbie świętości. I gdyby wówczas w tym XVII wieku obowiązywały dzisiejsze obyczaje, to być może zgromadzony lud na placu świętego Piotra mógłby krzyknąć Sancto Subito, ale wówczas niestety nie było takich zwyczajów i do dziś czekamy, aby ten mnich został zaliczony w poczet świętych. Wspominam również i piękną uroczystość tu, w tym miejscu wznowienia procesu beatyfikacji Bernarda, ojca Bernarda z Wąbrzeźna. I przechodząc do czasów współczesnych, nie mogę nie wspomnieć ojca Karola, świętej pamięci ojca Karola, którego miałem zaszczyt osobiście poznać i wielokrotnie z nim rozmawiać. Te rozmowy pozostawiły trwały ślad, bo ujrzałem człowieka, który potrafi zainteresować się każdym i wszystkim i mieć do tego określone odniesienie. Jesteśmy w dzisiejszych czasach w tym sanktuarium i widzimy właśnie tą troskę, troskę gospodarza o to, aby ta piękna świątynia błyszczała i mogła być pomnikiem historii, ale i pozostałe obiekty i prace, mury, ostatnio ukończone inwestycje związane z ogrzewaniem. To jest praca ojca przeora Izaaka, ale całej wspólnoty, troski i zaangażowania. Wspominam o tych materialnych aspektach życia i funkcjonowania tegoż klasztoru, ale szczególnie ważna niewątpliwie jest ta duchowość, ta praca duchowa, religijna,
ale również i naukowa, i w dziedzinie kultury. Wielkopolska, jak powiedziałem, może poszczycić się właśnie takim miejscem. Dumna jest z tego powodu, iż tu właśnie na naszej ziemi jest ten 950-letni ośrodek, który dobrze służy, który pomnaża również i naszą pomyślność i pozostanie w sercach Wielkopolan na zawsze. Chciałbym życzyć, aby ten ogromny dorobek był jednocześnie odskocznią, był krokiem do przodu na najbliższe lata, aby klasztor, aby ten benedyktyńskie centrum mogło przez wiele, wiele lat emanować modlitwą, aby mogło emanować pracą, mądrością i wsparciem dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu ojca Maksymiliana Navarre, opata prezesa benedyktyńskiej kongregacji zwiastowania. Muszę powiedzieć, że to dość specyficzne, bo ja jestem stąd, a mam dzisiaj zabierać głos jako opat prezes, więc z takim dużym wzruszeniem chciałbym też powiedzieć o trochę szerszej perspektywie Lubinia. Benedyktyńska kongregacja zwiastowania jest jedną z najbardziej międzynarodowych kongregacji benedyktyńskich na świecie. Skupia ponad 50 klasztorów inkorporowanych i afiliowanych ze wszystkich kontynentów poza Australią. Wiele kultur i języków, których nawet nie jestem w stanie wyliczyć, prawie 600 mnichów i 200 mniszek. I w tej kongregacji ważne miejsce zajmuje lubiński klasztor Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który jest jedną z najstarszych fundacji benedyktyńskich w naszej kongregacji. Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie, czcigodny przeorze Izaaku, droga lubińska wspólnoto, czcigodni goście. Dzisiaj wobec was wyrażam szczególną wdzięczność Bogu za ten klasztor. Opatem prezesem stojącym na czele kongregacji zwiastowania jest mnich pochodzący z tego miejsca. W murach tego klasztoru, a także w sąsiedztwie katedry poznańskiej, zostałem uformowany i ukształtowany. Ten jubileusz jest dla mnie szczególną okazją do dziękczynienia za tę wspólnotę. Wszystkich moich nauczycieli, wychowawców, wszystkim moim braciom, tym, którzy żyją ze mną obecnie i tych, którzy nas już poprzedzili do niebiańskiej ojczyzny, wspominam dzisiaj szczególnie świętej pamięci ojca Mateusza, ojca Klemensa, który przez wiele lat był moim spowiednikiem, ojca Jana i wielkiego ojca Karola. Nie wiem, czy wiecie, ale ten klasztor obecnie stanowi centrum międzynarodowej kongregacji. Kiedy dziś rano wysyłałem list ogólny z życzeniami na święto naszego ojca Benedykta do wspólnot, prosiłem ich wszystkich o szczególną modlitwę dziękczynną za nas. Lubin ma jeszcze misję do spełnienia. Ma jeszcze misję do spełnienia zarówno wobec Kościoła powszechnego, jak i lokalnego. Ale trzeba mieć świadomość, że wobec 950 lat historii nasza misja jest tylko jednym z kamieni w wielkiej budowli. Ale trzeba mieć świadomość, że nie byłoby nas tutaj, gdyby nie inni przed nami. Ale bez nas nie będzie innych po nas. Dlatego musimy wiernie kroczyć dalej i robić to, co do nas należy. Niech Pan nas wspiera i prowadzi. Amen. Wyrażam szczególną wdzięczność księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu za przewodniczenie tej uroczystej mszy świętej z okazji naszego jubileuszu. W imieniu całej wspólnoty ogarniam moją wdzięcznością was wszystkich
tutaj obecnych. I wszystkie osoby, które przez te wszystkie wieki współtworzyły to miejsce. Tych wszystkich, dzięki którym tutaj jesteśmy. A szczególnie wypada nam wymienić sługę Bożego księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz zmarłego 3 lata temu ojca Karola Meissnera, dzięki któremu jest dziś w ogóle możliwe to nasze świętowanie. Gdyby nie jego determinacja i ciężka benedyktyńska praca w tym klasztorze w latach 70. ubiegłego stulecia, życie benedyktyńskie zakończyłoby swoje istnienie. W Rzymie bowiem był już przygotowany dekret kasujący wspólnotę benedyktynów w Lubiniu. Wtedy ojciec Karol, przybywając do Lubinia, pierwsze kroki skierował do księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego z prośbą, aby zatrzymał dekret w Rzymie kasujący Lubin. Z rozmowy z ojcem Karolem wiem, że ksiądz prymas na zakończenie tego spotkania wstał, objął go ramionami i powiedział: bracie Karolu, ratujmy Lubin. Dziękuję wszystkim osobom świeckim, które przez lata wspierają nas duchowo i materialnie. Szczególnie dziękuję naszym oblatom i grupom medytacyjnym z całej Polski. Wasza obecność, praca i modlitwa razem z nami prawie każdego tygodnia są dla nas mnichów wielkim świadectwem i wsparciem. A dar jubileuszowy, który nam złożyliście w postaci sfinansowania odnowy obrazu Przemienienia Pańskiego, jest wymownym znakiem naszej wspólnej drogi ku przemianie. Dziękuję również za obecność kawalerów maltańskich, jak i również rycerzy Kolumba. Dziękuję pocztom sztandarowym i wszystkim zebranym. Niech Pan wszystkim błogosławi. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Do drugiego Lubińska Matko, smutku łzy, ocierasz, słyszysz męcy jęk. Szczęśliwy jest, kto wzywa Cię, Ty w nim ukoisz ból i jęk. Tyś Matko, lecz Królowy Jos, nad wszystkie świata wyższą masz. Niech nas ochrania w Cię. Zwycięstwa Twoje.